Miesiąc przed galą w Międzyzdrojach, rozmawiamy z Pawłem Głażewskim. Walka wieczoru w Międzyzdrojach, twój pojedynek z Rolandem Bryantem. Aktualnie nad czym pracujesz w przygotowaniach? No, schodzimy właśnie z treningu wytrzymałościowego. W 4 tygodnie nad treningiem kondycyjnym, takim wytrzymałościowym. Ciężkie treningi. Biegi gdzieś tam, górki, długie biegi, troszkę siły, nie za dużo. No i od poniedziałku wchodzimy w kolejny etap sparingów, gdzie będę miał kilku sparing partnerów, aby dobrze przygotować do tej walki. No na dzień dzisiejszy to wiadomo, po 4 tygodniach jest może mały taki troszeczkę kryzysik w treningowy, bo przyszło zmęczenie, bo bardzo ciężko trenowałem do tej walki. Więc troszeczkę zredukowaliśmy do jednego treningu dziennie. Jutro mamy dwa, sobota, jeden, jakaś odnowa, sałęka i żeby w ten kolejny etap właśnie sparingów nabrać świeżości, bo będą to ciężkie sparingi, więc muszę być wypoczęty. Jest już dokładny plan sparingów? No tak, na 4 tygodnie przed galą, czyli od poniedziałku, 3 razy w tygodniu sparing. W 5 tygodniu ma być Kamil Szeremeta i Andrzej Salahudinow. W 2 tygodniu ma przyjechać Michał Sarbała, co potwierdzi mój trener Piotr Jankowski i Mateusz Tryc. I na ostatni tydzień prawdopodobnie będzie Salahudinow, także będę miał co robić w tych sparingach, no i właśnie też muszę złapać troszeczkę świeżości, żeby to wchodziło jak należy, bo ten trening wytrzymałościowy był no bardzo ciężki. Jest to walka ośmiorundowa, więc na pewno lepiej być troszeczkę świeższy niż zajechany. Wspominając twoich najbardziej wymagających do tej pory rywali, Roy Jones Jr., Dudu Ngumbu, Hadillah Muhammadi, to jest Roland Bryant, to jest zawodnik na ich poziomie, czy jeszcze lepszy? No, jest to jeden z trudniejszych rywali, z jakim miałem okazję się mierzyć w ringu. Tak podchodzę do walki, tak podchodzę do przygotowań. Ciężki zawodnik z mocnym uderzeniem. Trzeba będzie uważać na jego prawą rękę, na co zwracamy uwagę. Był teraz na sparingu, przyszedł Gennadija Golovkina, więc na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany. No, o walce dowiedział się chyba z 10 tygodni przed galą, więc tak jak ja, więc będzie miał okazję być przygotowany równie dobrze co i ja. No i dzięki temu myślę, że będzie fajna walka, bo jest to zawodnik warunków fizycznych moich. Z mocno prawą ręką, tak jak mówiłem, trzeba na to będzie uważać i obrać odpowiednią taktykę, która przyniesie sukces w walce. A takie sparingi z Gennadijem Golovkinem twoim zdaniem pomagają, czy to jednak trochę przeszkadzają? No bo wiadomo, że trenowanie u boku takiego mistrza to jest coś motywującego w dobrej atmosferze, ale z drugiej strony na sparingach wiadomo, że Golovkin nikogo nie oszczędza, on ma rękę bardzo ciężką. No ale zawodnicy ze Stanów, oni są znani chyba z tego, że ogólnie tam cały czas praktycznie sparingi są. Ja przy okazji mojego pobytu w Stanach też mogłem to zaobserwować, że oni tam praktycznie codziennie robili sparing i mało widziałem innych treningów oprócz sparingów. Zresztą sam wtedy codziennie sparowałem 5 razy w tygodniu, więc oni nie wiem, no. To zależy, jak te sparingi wyglądały na pewno. No jeżeli go obijał Golovkin, no to wiadomo, gdzieś tam to w głowie siedzi, ale myślę, że nie jest to tak. On był głównym sparing partnerem tego Golovkina, więc na pewno będzie dobrze przygotowany. Ja szykuję się na jego najlepszą wersję. No i tak jak mówiłem, trzeba będzie uważać. Najlepsza wersja Rolanda Bryanta to jest pięściarz, który czym ci może zagrozić? Trzeba będzie uważać na jego uderzenie, no, bo bije dosyć mocno, tam większość walk ma wygranych przez czasem. Ostatnio gdzieś tam sprawił też niespodziankę z Demetriusem Andrade, w trzeciej rundzie go walnął, gdzieś tam później widać, że ma taki instynkt, no jak trafi, to już idzie za ciosem i chce rywala skończyć.
No więc na to szczególnie trzeba będzie uważać. No, jest na pewno do wyboksowania. Będę się starał zaboksować może w tej walce, żeby... No ale to wiadomo, to jest boks. Trzeba będzie uważać na uderzenia. Na pewno nie wszystko da się uniknąć, więc walka może być ciekawa. Mówisz, że trzeba będzie zaboksować mądrze. Chyba na pewno mądrzej, bardziej rozsądniej niż w walce z Maćkiem Mieszkiniem, gdzie emocje chyba trochę cię jednak poniosły. Jak tak patrzysz na to z perspektywy czasu, to jak to oceniasz? No patrzę na to tak, że pokazałem w tamtej walce też, że mogę stanąć gdzieś tam na środku ringu i wymieniać ciosy. Więc to też była taka walka no, mojego charakteru, no, gdzieś tam cios za cios. Padło wiele ciosów. No ale walka walce nierówna. Ja uważam, że to była jedna z takich, no można powiedzieć, słabszych moich walk. No ale po tej słabszej walce musi przyjść walka lepsza i na to liczę w tej kolejnej swojej walce. No bo na pewno będę musiał gdzieś się wznieść na te takie wyższe szczyty swoich umiejętności, żeby tą walkę wygrać. Ja chcę tą walkę wygrać łatwo, a nie sprawiać sobie jakieś sam problemy i utrudnia zadanie. No, to może być dla mnie walka łatwa, ale może być bardzo trudna i to wszystko zależy ode mnie. Ale czujesz, że wtedy w kwietniu w Legionowie za dużo było emocji w ringu, za mało takiej chłodnej kalkulacji? Nie, wtedy chciałem stanąć twardo, właśnie powymieniać ciosy. No i to zrobiłem. Gdyby przyszło drugi raz do tej walki z Mieszkinem, bo mówi się, że może być, może taki rewanż was czeka na Polsat Boxing Night, to boksowałbyś tak samo, czy już inaczej? Nie, no musiałbym troszeczkę inaczej, no bo na pewno chciałbym go obić troszeczkę mocniej, bo w pierwszej walce powiedzmy, nie zrobiłem tego, co zamierzałem, więc w drugiej walce chciałbym wygrać zdecydowanie wyraźniej. Ja wiem, że nie bardzo teraz chcesz o nim mówić, bo teraz walczysz z Rolandem Bryantem, ale to jednak to interesuje ludzi, ten wasz jednak konflikt stał się czymś takim, co jednak przyciąga uwagę. I na pewno słyszałeś, jak Maciek ostatnio chociażby w magazynie Puncher mówił o tym, że on, będąc tutaj w Białymstoku, przeżywa takie chwile, kiedy podchodzą do niego ludzie, gratulują mu walki z tobą, niektórzy nawet sugerują, że twoja żona zabrania mu rewanżu z tobą i zastanawiam się, jak na to reagujesz. Dla mnie, że ludzie też mówią różne rzeczy, że w Sokółce do niego nic się nie odzywa, także nie chcę tego komentować i tak to pozostawię. Z Rolandem Bryantem w takim razie zobaczymy innego Pawła Głażewskiego niż z Maciejem Mieszkinem i innego Pawła Głażewskiego niż w walce z Salahuddinem, no bo w tych dwóch walkach chyba nie zaboksowałeś tak, jakbyś chciał od czasu tej porażki z Mohammadim. Pamiętam, jak po tej walce z Białorusinem w Białobrzegach wyszedłeś po tych 10 rundach pełnych, czy 8, powiedziałeś, czemu ja się tak zawsze muszę tak męczyć na pełnym dystansie. Jakbyś nie był do końca zadowolony wtedy z tego, co pokazałeś. No ja jestem zawodnikiem ambitnym, nigdy do końca nie jestem zadowolony ze swoich występów. Tak jak analizując moje wcześniejsze walki, no to można powiedzieć, że każda była jakaś inna. No, z Uzun Gumbu była inna, z Roim Jonesem inna. No, no, każda walka jest inna. Ja w walce chcę wnieść swoje jakieś tam doświadczenie, przemyślenia moje, jak i trenera, które mamy podczas treningu, taktykę na walkę. Nie zawsze to wychodzi. Wiadomo, że zawsze można zrobić coś lepiej. Cały czas staramy się udoskonalać i wnosić do ringu to, co najlepsze, ale tak jak mówię, nie zawsze to wychodzi. W tej walce mamy plan nakreślony, który będę musiał wykonywać podczas sparingów i liczyć na to, że znaczy jestem pewien tego, że przyniesie to skutek w walce. Odpowiednia taktyka da mi sukces w tej walce. A taki zawodnik jak ty, tak doświadczony, z wielkim doświadczeniem amatorskim, no już dużym zawodowym, po kilku zmianach trenerów, od trenera Wąsowskiego, trenera Kosydowskiego, ostatnio Piotra Wilczewskiego, teraz masz kolejnego trenera, który, jak mówisz, zna cię bardzo dobrze od wielu lat, jeszcze jeździł z tobą na zawody za czasów amatorskich. To jest trener, który w tobie próbuje coś zmienić, a jeśli tak, to w którą stronę? No na pewno, każdy trener, nie, to jest znowu coś innego jednak, no bo każdy trener ma coś innego do przekazania
plan treningowy jest troszeczkę inny, inny sposób treningu, inny sposób rozwiązywania walki, inny sposób myślenia. No i to trener stara mi się wpaść w głowę. Ja myślę, że realizuję to. Ja jestem zawodnikiem, no jest mój to kolega, tylko rok starszy, więc ja jestem zawodnikiem, dla którego nie trzeba gonić jakoś do roboty, a więc wręcz odwrotnie, w tych studiach, w tych przygotowaniach Piotr stara się to robić z głową, żeby się nie zajechać, ale też nowinki jakieś wprowadza. Troszeczkę na pewno inny trening biegowy, trochę inny trening nawet na przyborach, inne założenia podczas sparingów, myślę, że też inne podczas walki. Tutaj trzeba się zgrać, no, z każdym trenerem, tak jak mówię, ta współpraca najlepiej jakby była wieloletnia, bo wtedy jest czas się poznać. Do jednego zawodnika dociera, jak powiem mu się, że głupku, co robisz, tak? Mnie bardziej by to zirytowało. Jednego irytuje, drugiego mobilizuje. No, trzeba się dobrze poznać, no. Ja muszę też wiedzieć, że jeżeli trener mi powie, żebym miał co zrobić, ja to zrobię i to wyjdzie w ringu, to wtedy wszystko się zazębia i gra tak, jak należy.